Siema, siema, naturalnie profesjonale. Słuchajcie, dzisiaj lecimy z zabiegiem T2, T3 akurat w Przężycie o zimę. Tutaj Przężyto odmiany Tadeusz jest z tych zbóż poza żytem w najdalej rozwiniętej fazie rozwoju. Pokazują się pierwsze kłosy, znaczy na pierwsze, no praktycznie kłos w kłos już tutaj nam wychodzi. Zostały ewentualnie jakieś te boczne, słabsze, które jeszcze są z dołu, ale tutaj zobaczcie, jeśli chodzi o pierwszy kłos z brzegu. Tak on wygląda. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście pięterek. Mówię, pierwszy tutaj wzięty od brzegu, ale tutaj znajdujemy się na szóstej klasie. Jest to część pola właśnie z najsłabszą glebą. Tutaj, gdzie dwukrotnie miałem rzepak. Tu jest piąta, tam z przodu szósta. No ale Przężyto w tym roku radzi sobie rewelacyjnie. Szczerze mówiąc, patrząc na to, jak wyglądają niektóre zboża na o wiele lepszych działkach, to po prostu, no ja tutaj jestem w szoku, bo praktycznie nie ma jakichś większych problemów, nie ma większych takich żółtych właśnie placów, jak to gdzieniegdzie powyskakiwało. A tutaj, no są miejscami po prostu takie, widać, bardziej nierówne miejsca w łanie, ale naprawdę jest sztosik. I tutaj jeśli chodzi o zabiegi, no w tym roku one są dość takie chaotyczne, powiedziałbym, bo nie było praktycznie pogody na to, żeby te zabiegi dobrze wykonywać. Dobrze dwa tygodnie temu, trzy tygodnie temu jeszcze niektórzy kończyli te jedynki. A teraz to, tak naprawdę zbliżamy się potężnymi krokami do zabiegu na kłos, jeżeli ktoś robi to w trzech zabiegach. U nas wszystko w dwóch, więc ten zabieg jest ostatni. Ale no jakby to powiedzieć, pogoda pogodą, no tutaj jest dość chłodno, nie ma co ukrywać. Jednak no, przedłużający się dzień sprawia, że te rośliny po prostu nabierają pędu i rosną, co chociażby świetnie widać po życie. Dużo osób mówiło, że żyto w tym roku nie wykłosi się na 15, a jak tylko i wyłącznie przyszedł 15 maja, to już pierwsze kłosy zaczęły się pokazywać. Tutaj jakby to powiedzieć, roślin nie oszukamy. Z rzepakiem jest troszeczkę inaczej, bo on potrzebuje temperatur, ale ze zbożami długość dnia przede wszystkim tutaj wyznacza, jak one się zachowują. No i co? Mam nadzieję, że tutaj plon będzie jak najwyższy. No ale tak naprawdę jeszcze do żniw z 2 miesiące, więc dużo się może wydarzyć. Ale na dzień dzisiejszy wygląda to naprawdę świetnie. Za chwilę wam pokażę, jak wygląda na lepszej ziemi. Jeśli chodzi o dzisiejszy zabieg, tutaj przede wszystkim leci środek Reviker z fungicydów. W dawce 1,3 litra zawiera piraklostrobinę z grupy strobiluryn oraz Revizol. Nowy triazol, czy nowy, no tak naprawdę na rynku jest teraz trzeci rok, jak dobrze pamiętam, więc można powiedzieć, że stosunkowo nowy. Jednak no, w tym roku szerzej jest w ofercie większej ilości produktów, powiem w ten sposób. I tutaj no tak naprawdę bardzo dobre zwalczanie rdzy, bardzo dobre zwalczanie septoriozy i to są główne choroby, które akurat wyskakują w alercie, więc powinno być spoko. Jeśli chodzi o dodatkowy środek, to jeszcze tutaj wrzuciłem 0,3 litra protiokonazolu, bardziej tutaj jeszcze uderzając w kierunek kłosa, chociaż tak naprawdę powinien sobie Reviker poradzić, ale mówię, szkoda by było mi tutaj stracić tego potencjału. Teraz akurat tak przelatujemy przez te największe piachy i gdzie nie ma azotu, gdzie jest niedopryskane, to jest zaraz widać, ale tutaj patrząc na tą ilość supów, no nie wszędzie się da. A i tak czy siak nie zamykam tutaj opryskiwacza z tego względu, że po prostu lepiej mi to jest wyminąć i więcej opryskam niż właśnie dojeżdżając do każdego słupa osobno. To największe wypalenisko, ale też jest, też się kłosi, więc powinno być gites. Do tego dołożyłem tutaj jeszcze 15 kg siarczanu magnezu, sulfmagu z grupy azoty i dołożyłem jeszcze 10 litrów RSM-u, 32, właśnie dając azot jeszcze właśnie tutaj dolistnie, na liść flagowy, na kłos, te 4 kg już takim naprawdę gratisie.
bo jeśli chodzi o nawożenie tej plantacji tutaj 140 kg w dwóch zabiegach RSM32 i temat azotu jest zamknięty, nic więcej tutaj nie daje żadnego N3 z tego względu, że mówię, jest to gleba dość słaba, nie daj Boże przyjdzie okres posuchy, a może tak być, to że teraz pada to tak naprawdę nie oznacza nic, no i byłoby po plonie, bo niestety azot pali dość szybko, szczególnie na takich piachudrach jak tutaj. Jeśli chodzi o przedplon, tutaj na tej części dwukrotnie był rzepak, tak dość nietypowo, na tamtej części raz, więc całość jest po rzepaku, no też to akurat na pewno odgrywa dość dużą rolę, ale no mówię, jestem sam ciekaw, jaki tutaj będzie wynik na sam koniec. Słuchajcie, jesteśmy teraz tutaj na trzeciej, czwartej klasie. Byłem zobaczyć, jak tam czereśnie nawiązały. O dziwo, jest w tym roku od groma. No i co? Idąc tutaj, przemierzając, tak naprawdę nie ma jakichś wielkich różnic. Wiadomo, że jak tam przejeżdżałem, były takie plamy na tych wypaleniskach troszeczkę większe. No ale tutaj nie ma co narzekać. Patrząc na to, jak wygląda łan, o, nawet jakieś grzybki się znalazły. Na dole coś tam się pojawia na tych starszych liściach, no ale mówię, teraz zabieg powinien nam to wszystko zabezpieczyć. Jakieś pojedyncze bodziszki, no ale o tych bodziszkach to jeszcze będzie temat pewnie dość długi w tym roku. No, Tadeusz jest tutaj bardzo krótką odmianą. Mimo, że też była regulacja, ale patrząc chociażby na dosiewkach Tulusa, który jest wsiany na skraju, za chwilę wam pokażę, no to jest tak z 10-15 cm jeszcze od niego krótszy. Ale chciałbym też nawiązać do tego, co się tak naprawdę dzieje zupełnie przed rozpoczęciem sezonu, albo inaczej, na samym rozpoczęciu sezonu, czyli siewu. Jak pamiętacie, Tadeusz tutaj był siany w ilości 250 roślin na metr kwadratowy. No i dużo osób zawsze gdzieś tam się odzywa, że rzadko. Ale patrząc na to, jak wygląda pojedyncza roślina, wyrwałem sobie tutaj specjalnie, bo nie szło rozdzielić mi na szybko. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pędów z jednej rośliny. No jakieś tutaj małe takie pypki są jeszcze, ale o, chociażby tutaj już jest odrzucone. No to co, jeżeli mamy nawet 230 roślin, to jest około 1000 kłosów na metrze, więc to jest już naprawdę taki punkt wyjściowy, że tutaj można liczyć na bardzo, bardzo dobry plon. Ale o, zobaczcie, że jeszcze na trzeciej klasie, nawet nie zwróćcie na to uwagi, że na trzeciej klasie jeszcze nie ma tak pokazanych kłosów jak na szóstej. Praktycznie w ogóle, tu jeszcze kłosy są schowane. Jest liść flagowy, a kłosów jeszcze nie ma, więc to co było tak na początku widoczne może, że na piachach właśnie te rośliny mocniej ruszyły, bo była prawdopodobnie cieplejsza gleba, no jeszcze do teraz ma tutaj przełożenie. Czy zobaczymy tutaj, nie, tu jeszcze kłosy nie wychodzą, więc na piachach już kłosy są, na trzeciej, czwartej jeszcze nie ma. Jeśli chodzi o ochronę tutaj, tak jak mówiłem, no to jest prawdopodobnie ostatni zabieg, chyba że gdzieś jeszcze jakieś szkodniki wyjdą. Będę jeszcze robił w tym roku zabieg T2 w pszenicy. T2, T3, zobaczymy tak naprawdę, jakie warunki będą za kilka dni, bo pszenica była najpóźniej tak naprawdę chroniona fungicydami. Te pszenice listopadowe, tamte dwójki prawdopodobnie takiej typowej nie będzie, bo był zrobiony właśnie zabieg T1, T2. No i myślę, że dopiero na kłos będzie kolejny. A tutaj to, o czym mówiłem, czyli Tulus wsiany w Tadeusa. Widać, że te rośliny są bardziej takie właśnie wybiegnięte, wyższe, dobrze o kilkanaście centymetrów. No ale mówię, to nie odgrywa jakiejś większej roli. I tutaj co do Tadeusa, no myślę, że będzie on obsiewany na większości. A jeśli chodzi o Revicare, no dzisiaj tak naprawdę jest takie okienko pogodowe zupełnie z przypadku, z tego względu, że no miało padać, ale padało tylko i wyłącznie w nocy, co zresztą może było na rękach widać, że palce miałem troszeczkę mokre, ale te górne liście, te które teraz tak naprawdę są chronione, są suche, więc tutaj
takie 13 stopni i praktycznie bez wiaterku pozwala na to, żeby ten zabieg wykonać, a następne dni cały czas właśnie z deszczem, co prawda takim bardziej przelotnym, 3-4 litry, ale to są idealne warunki do tego, żeby te choroby się nam tutaj namnażały. I też jeszcze odnośnie pogody, bo tutaj dużo osób mówi o tym, że jest za zimno. Nie jest za zimno. Jeśli chodzi o zboża, takie 20 stopni to są najbardziej odpowiednie warunki i tutaj nie ma co się martwić. Jeśli chodzi o kwitnienie, zapylanie i tak dalej, 20 stopni to jest naprawdę luks. Już tak kończąc, nawiązując troszeczkę do opryskiwacza, bo tutaj powoli się historia kończy. Jak pamiętacie, bałem się troszeczkę tych szerszych belek i wybrałem ostatecznie 27 metrów, ale jesteśmy na polu, gdzie akurat mamy łącznie ścieżek 11. One są dość krótkie, dlatego też się rozłączam około tych lasów, około tych płotów, co chwilę tutaj nawrotki. Ale z tych 11 ścieżek 3 nam znikają i to 6 metrów tak naprawdę sprawia, że tutaj na samym skraju objeżdżając mamy praktycznie pół hektara więcej zabrane, więc no może wyjść tak, że tutaj te 27 będzie naprawdę taką idealną szerokością, bo no, te kliny po prostu nam poznikają w większości, ale no też są już kawałki, bo sobie większość tych kawałeczków przemierzyłem, policzyłem i tak dalej, że niestety, ale 27 metrów będzie na niektórych za szeroko i opcja ze składaniem właśnie na 21 myślę, że jest, będzie dobrze wydaną kwotą pieniędzy. Brakuje mi dzisiaj słów, sorry, ale po prostu tak jakoś cały dzień na takim slow motion troszeczkę pracuję i żyję, ale ta opcja 27 na 21 myślę, że będzie ok. Jaki to opryskiwacz, nadal wam nie zdradzę, ale już niedługo. Tak naprawdę kwestia finansowania teraz przede mną. Może też nagram jakiś film odnośnie tego. Zobaczymy. Dajcie znać, czy chcecie się dowiedzieć, jak to będzie.